Uniwersum szkolne stykało się z różnymi innymi uniwersami i postaciami z różnym skutkiem. Obecność jednak naczelnego, ściganego Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Stanogi, choć nie do końca personalna, zaskoczyła wszystkich. Podczas gdy już miałem zmontowany odcinek, odkryłem nowe archiwa z filmami z tego okresu, dzięki czemu z jednej strony jest więcej szczegółowych informacji i materiału, ale z drugiej strony gotowy film został pocięty i uzupełniony o drugie tyle, przez co wyszły z tego dwa nieco pozlepiane odcinki, w których czasem słychać przejście czy zmieniony głos narracji. Mam jednak nadzieję, że ładunek informacyjny Wam to wynagrodzi. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezon 2019. List z życzeniami świątecznymi od widzów i pretensje do Stanogi, że nie dał węgla i pewnie miał koneksję z Moniką, dlatego tak się źle zachował i obiecał węgiel, a później go nie dostarczył. Zakazać mnie rączy się świąt Bożego Narodzenia, aby złożyć Ci serdeczne, świąteczne życzenie. Życzymy Ci Chrystusowego pokoju, Bożego radości i miłości w tym szczególnym czasie. Niech gwiazdka betlejemska zwiastuje Ci dobrą nowinę. Niech rozraduje się Twoje serce, uwierzy Nowonarodzonemu. Nie płacz. Nie płacz, Krzysiek, chociaż nie płacz. On będzie Pan świata. Przyszedł na świat ubogiej stajęcy. Nie, przerwij, Krzysiek, bo Ty płaczesz, nie dasz rady czytać. Uspokój się trochę i... On przyszedł na sianie wśród zwierząt, aby pokrzepić ludzi serce i przynieść im nadzieję zbawienia. Coś pięknego. Piszemy do Ciebie jako trójca Twoich wielkich fanów z gór. Wiernie ślemy Ci los szkolny 17. Śledzimy los szkolny 17. Jesteśmy na bieżąco, że wszystkimi aktami, wydarzeniami. Aktualnymi wydarzeniami. Bardzo chcielibyśmy, aby przeczytał ten list na filmie. Serdecznie prosimy o pozdrowienie Huberta, Marka, Pawła, studentów z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam i błogosławię ich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będzie to dla nas wielki zaszczyt. Patrzę, załączamy dla Ciebie kilka rzeczy związane ze świętami Bożego Narodzenia. Jest to sianko według tradycji umieszczone pod Wigilię. Opłatek do podzielenia się z ludzkimi suszone śliwki, aby mógł przyrządzić z nich pyszny świąteczny kompocik oraz dwie konserwy rybne Boże marki Marinnego oraz Amerigo, które możesz stworzyć w Wigilię. Apelujemy, abyś świętami pogodził się ze wszystkimi przyjaciółmi, szczególnie z Wojciechem Sokolowskim oraz podzielił się z nim opłatkiem. Serdecznie pozdrawiamy, prosimy, abyś podzielił się informacją, kto zasiądzie z tobą przy wigilijnym stole. Możesz ten przygotować specjalnie dla widzów poradnik, jak przygotować świąteczny kompot. Jesteśmy też ciekawi, jakie zwyczaje świąteczne były w twoim rodzinnym domu w Wilkowie. Z okazji zbliżania się nowego roku 2020 życzymy ci wielu pomysłów, aby filmy a także życzenia zdrowiu, pokoju, dobrobycie, aby Boża Dziecina błogosławiła Ci przez wszystkie dni nowego roku. Jeszcze raz serdecznie Cię pozdrawiamy. Hubert, Marek, Paweł, studenci z Krakowa, prosimy o film naszą skromną paczuszką. Będzie film, już jest film. Dziękuję za takie pozdrowienia dla Was, z całego serca. Dla Was też przesyłam. Dużo radości, wesołości. Krzysiek, ten dzień. Tak jakby miały Cię naś refleksje. Co Ty masz o tym liście? Akuratne, co? Zobacz, jak oni Ci tam napisali. O Panu Jezusie. Jeszcze mam tutaj. Opłatek. Na pewno opłateczek. Trzeba będzie roz... Chyba, że może jakieś ze 100 zł w środku jest. Trzeba na życie przynieść. Smutne te będą święta bez majora, co? Co zrobisz? Major zasłużył. Major zasłużył. Ale ty nie zasłużył, Krzysiek. Ty nie zasłużył. Wiem. Ty nie zasłużył, Krzysiek. Wiem.
I mówię, że już nie mam węgla na święta, kończę się, na Nowy Rok nie będę miał. Kto chce, to może spą, kto chce, to nie. Ja nie namawiam tych ludzi, nie mówię, że... Ale tona by się przydała. Że dawajcie. A chcę bardzo, bardzo podziękować dla jednego człowieka. Krzysiu jedzie po stanodze, że nie dostarczył mu węgla i ofiaruje swoją pomoc w wyciągnięciu Zbysia z więzienia, gdyż ten po raz kolejny ukończył cykl życia stonogi, który zawsze kończy się odsiadką za niewinność, a konkretnie za masowe publiczne znieważanie osób publicznych. A chcę bardzo, bardzo podziękować dla jednego człowieka, że oszukał, że przywiezie tona węgla. Stonoga. Dla pana Stonogi. Ja pomogłem dla jego, a on tak się odwdzięczył. Dziękuję bardzo, panie Stonogo, że tak pan umiesz nie oszukiwać. Do więzienia go zamknęli. Znowu? No. Znowu zamknęli? Tak. Panie Stonogo, pan obiecał węgla. Może pan w więzieniu tym obejrzy ten mój film. Powiem tak, znowu panu pomogę wyjść z więzienia. Tylko najpierw pan z więzienia list do mnie i pomogę za darmo. Nie jestem od pana pieniężki. Pieniążku. Nie chcę od pana węgla, nie chcę nic, zero, bo pan oszukał mnie, okłamał, ale ja dla pana pomogę. Pomogę, niech ludzie wiedzą, że jestem taki człowiek i przyślę do więzienia opłateczek, żeby pan ten opłateczek wziął w rękę, podzielił się z więźniami i tak dalej, żeby był szczęśliwy, wyszedł na wolność, chodził po wolności. Nie mów pan, że jestem zły, ale powiem panu szczerze, że nie spodziewałem się takiego kłamcę, oszustę, że ja sam pan powiedział na filmie, że nikt do mnie, policja nie ma nikt. No to co, Krzysiu, pobłogosław pana S, żeby w więzieniu było mu miło. Wiesz pan co, panie Stonoga, choć nie wart pan błogosławieństwa, ale powiem panu od serca swego pobłogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha. Niech Pana szczerze Bóg, Maryja Przenajświętsza, Pan Jezus Nowy Narodzony w tym roku i na następnym roku 2020 życzę dla Pana z całego serca dużo, dużo zdrówka, Bożego błogosławieństwa, a żeby Pan czym prędzej wyszedł z więzienia, żeby Pan nie widział tych krat do życia świętego, do życia swojego. No i szczęść Boże, Panie Stonoga, dla Pana i dla Pana całej rodziny. Bóg zapłać. Konon błogosławi, machając ręką w dowolnych kierunkach i kolejnościach. Może pieniążko od ludzi nie sprawiedliwie, jak teraz bierze Monika. To wiesz pan, a może pan z Moniką miał styczność? Może to pana jakaś narzeczona, czy kto, nie wiem. Mnie to nie obchodzi, panie Stonoga. Ale powiem, szydło na mydło wyjdzie kiedyś. Na pewno to jest pana narzeczona i tak dalej. A to się nie mówi, wyjdzie szydło z worka? Proszę? To się mówi szydło na mydło, czy wyjdzie szydło z worka? I szydło na mydło, i jakieś też hasło może. I szydło z worka, bo jest zaoszczone, a szydło to jest, była premier, to ja już nie nazywam szydło, tylko mydło. Tylko mydło. Mydło z worka wyjdzie. Zaczepki Krzysztofa o niezrealizowanej obietnicy węglowej były całkiem zasadne, gdyż Stonóg jeszcze w listopadzie deklarował, że przywiezie węgiel za 3 dni. Zresztą cofnijmy się w czasie do tej zapowiedzi. Dzień dobry, kochani. Ja się nazywam Zbigniew Stonoga i chciałem bardzo serdecznie podziękować panu Kononowiczowi za oferowaną pomoc. Pan Kononowicz jest z Podlasia. Ja też z Podlasia, tylko że z drugiej strony Polski. Też u nas tam pod lasem było. Ładnie tak się mieszkało. No więc, panie Kononowicz, ja nie mam do pana tak kontakta. Ależ możesz się pan do mnie odezwać. Póki co wysyłam panu tonę węgla. I bardzo, bardzo dziękuję, że pan mi chciał pomóc. Jak ja zobaczyłem, że pan mi chciał pomóc, to mnie wszystkie kłopoty odeszli. Naprawdę, nawet Kaczyński już do mnie nie przychodzi, nie pisze i przez policję mnie nie wzywają, i przez prokuraturę mnie nie wzywają. Nic ode mnie nie chcą. No i to, a pan obiecał, że pan będzie prezydentem i że nic nie będzie, policji nie będzie, niczego nie będzie. Pan zrobi tak, panie Krzysiu, żeby jeszcze tych konusów Kaczyńskich nie było i tego Ziobry, żeby nie było, żeby w ogóle nic nie było, żeby PiSu nie było. Bardzo pan dziękuję, pozdrawiam pana serdecznie. Węgiel przyjedzie do domu za jakieś 2-3 dni. Pozdrawiam, do widzenia.
Była to odpowiedź na nagranie, w którym, gdy Stonuk jak zwykle miał problemy z policją i wymiarem sprawiedliwości, sam Krzysztof do niego zaapelował, że mu pomoże pełną siłą swojej jakże realnej kancelarii adwokackiej i żeby ten, wystarczy, że mu wyśle kilka swoich nieznaczących danych i no zaczął wyliczać takie informacje, które są mu niezbędne, niezbędnie potrzebne do tego, aby, prawda, mógł zająć się sprawą pana Stonogi. Nawet nie będę wyliczał, ale to były po prostu bardzo wrażliwe dane, których nikt nikomu by normalnie nie przekazywał, tym bardziej przez internet. Grubo wykraczające poza sferę jakiejś rozprawy, mocno wchodzące w życie prywatne i rodzinne. A do tego jeszcze chyba przy okazji była jakaś prośba o jakąś znaczną sumę pieniędzy, jakieś tam kilka tysięcy czy coś w tym stylu. Stąd Stonoga, no jak zobaczył to, to w ogóle mu się zaświeciła lampka, że o, to Conan, ten sam z 2006 roku, to on jeszcze istnieje, tak? No bo pewnie zdawał sobie sprawę, że Conanowicz startował, ale na pewno praktycznie nie wiedział, że Krzysiek jest nagrywającym youtuberem, tak to nazwijmy. I jak po prostu zobaczył tą odezwę kierowaną do swojej osoby, to przejrzał sobie YouTube'a i zobaczył jeden z najbardziej popularnych w tamtym czasie filmów w internecie, jaki był z Krzyśkiem, czyli ten, gdzie razem z Majorem, płacząc, Krzysiek błaga o węgiel, a Major tam z tyłu robi jakieś tło i coś tam dopowiada. Szanowny Państwo, kochani moi, teraz jeszcze dalej chciałem powiedzieć o Miejskim Ośrodku Pomocy w Rodzinie w Białymstoku. Przyszła zima, mroźna, ręka, wiadomo jaka, spuchnięta, odmrożona u mnie. Tak samo u mego przyjaciela noga. Spuchnięta noga, węgla nie dali. Na zimę, nie zabezpieczyli mnie. Ja ci ogółem dałem na węgiel. Nie zabezpieczyli mnie. A powinno MOPCIK, MOP, inaczej, Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie, zabezpieczać mnie węgiel, bo jestem co bezrobotną, a otrzymuję tylko 317 zł pieniążków. Szanowni Państwo, kochani moi, czy to dużo? Przemyślcie sami. Teraz jeszcze, szanowni Państwo, kochani moi, dlaczego to tak MOP robi? Złożyłem pismo do pana, do pani dyrektor Zdzisławy S. i pana prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza T. I proszę was o węgiel tylko. O węgiel. Żeby czym prędzej dostarczyć ktoś może choć tonę. Więcej nie potrzebuje. Tonę węgla. Żeby tą zimę cholerną, diabelską przetrwać. Żeby mi ręce, nogi moje pozostali przy moim ciele. Tak samo jak u pana, mojego przyjaciela Wojciecha Suchodolskiego, noga. Zrzuknięta jest. Pójdę jutro do lekarza. Ja normalnie chodzę i po prostu... Przepraszam. Tak czy inaczej, gdy wszystkie kropki połączył, to po prostu nagrał ten film z tym węglem, z obietnicą tego węgla, żeby potrolować Krzyśka za zachłanność i sposób, w jaki tą ofertę złożył do Stonogi, który akurat wtedy był naprawdę na lodzie i naprawdę potrzebował zapewne jakiejś pomocy. Z chatki Krzysia wyciekają zdjęcia mydła, które, jak można zauważyć, nie jest zbyt często używane. Warmianin umyje głowę raz i starczy na kolejne pół roku. Na domiar tego widzowie stwierdzają, że na jednym z ujęć Fiodorowych nagrań Conan pije potężny kubas mleka, pomieszanego pół na pół z Coca-Colą. Dowiadujemy się też, że mama Krzysia, jak jeszcze żyła, to kupiła mu sweter, a ten dopiero teraz po wielu latach go założył po raz pierwszy. Pojawiają się nawet sugestie, że cały strych zawalony jest swetrami, a on ciągle w jednym po kilka tygodni chodzi. Szykuje się też kalendarz wydarzeń. Urodziny, 25-lecie bezrobocia i na dodatek planowana ostateczna wyprowadzka rzeczy Majora. Oczywiście tych, które nie mają wartości dla Conana. Wszystko to, co da się spieniężyć w Lombardzie, na Złomie lub w Warmiakowi, po prostu wpadnie w oko
jest jego i koniec, kropka. No i proszę Państwa, artykuł Bogumiła Storcha, 20 grudnia, wrzucony o 8.24. Wadowice, bożonarodzeniowy jarmark, hitem internetu, bo nagrywał tu popularny youtuber. Znany twórca internetowy, którego losy codziennie śledzi ponad 80 tysięcy Polaków, w czwartek pojechał do Wadowic. Jego relacje z tego wydarzenia biją już rekordy popularności w sieci. Czyżby? Twórca internetowy Wojciech Major Suchodolski, mieszkaniec z Białegostoku, w czwartek odwiedził Wadowice. Nie ukrywał, że jest osobą bardzo wierzącą i pierwsza w życiu wizyta w mieście narodzin Jana Pawła II to dla niego ważne wydarzenie. Przespacerował się po rynku, gdzie akurat trwa bożonarodzeniowy jarmark. Kupił sobie m.in. pamiątki z Janem Pawłem II oraz góralskie kapcie. Bardzo smakował mu też sprzedawany na placu przed Bazyliką Papieską świąteczny grzaniec. Wszystko filmował bielszczanin Sławomir, jeden z jego współpracowników. Niby nic ciekawego, ale już w ciągu kilku godzin od zamieszczenia relacji z tej wizyty wadowicki jarmark odkryły dzięki youtuberowi dziesiątki tysięcy Polaków. Filmiki cały czas biją rekordy wyświetleń. Tym samym Wadowice zyskały darmową, choć kontrowersyjną promocję. Jest to jeden z pierwszych artykułów Bogumiła Storcha związanych ze szkolną. Wcześniej, w 2019, był artykuł zapowiadający, że to Kononowicz wybiera się do Wadowic, żeby złożyć hołd papieżowi Janowi Pawłowi II, a dopiero później pojawił się ten artykuł o majorze i Sławku w Wadowicach. Właściwie artykuły te nie są zbyt jakieś konkretne, dopiero później pojawiają się takie mocne teksty tego redaktora, które będą bardzo konkretnie opisywały problemy szkolne i pokazywały ciemne strony uniwersum. Co intrygujące, ten artykuł, że Konon wybiera się do Wadowic, był z 10 grudnia i teraz nagle, 9 dni później, 19 grudnia, pojawia się tam major. Gdy podrążyłem temat, dostałem informację od Pawła z Warszawy, który potwierdził, że miał plan, żeby pojechać z Krzyśkiem do Wadowic, ale nie został on zrealizowany, bo warmianin zażądał od Pawła zabezpieczenia w postaci 1000 zł, tak na wypadek, gdyby się okazało, że mokotowski gid mu zrobi nieprzyjemność i pozostawi go samego w Wadowicach i nie zabierze z powrotem do Białegostoku i opuści tam Krzysia i Krzysiu będzie musiał jakoś się dostać z powrotem do swojej chatki drewnianej. Krzysiu nie dał sobie wytłumaczyć, że ktoś chce zrobić mu grzeczność, zabrać go na wycieczkę za free i odwieźć, ale co najmniej troszkę zszedł z oczekiwaniami zabezpieczenia do 400 zł. Wyjazd więc oczywiście się nie udał, bo jak dobrze wiemy, pieniądz raz w racice warmiańskie dany już na zawsze będzie u Mlecznego Golema zachowany. Zatem więc i negocjacje zakończyły się fiaskiem. Natomiast ewidentnie koncepcja przywiezienia majora do Wadowic została przez Sławka zaczerpnięta właśnie z tych perypetii między Pawłem a Kononem. Możliwe też, że licząc właśnie na podkręcenie w ten sposób Mazura i spotęgowanie jego zazdrości, że to już nie tylko, prawda, major został wzięty do jakiejś konkubinki, tak, z którą oczywiście ma już dziecko i to nie jedno, a z drugiej strony jest na wycieczce, na której on miał być. O samym Bogumiła Storchu warto nadmienić, że ma sporo własnych artykułów na kilku portalach i choć przez widzów głównie jest kojarzony z Gazetą Krakowską i Szkolną 17, to samo uniwersum jest chyba mniej niż promilem jego dorobku dziennikarskiego. Ba, nawet w Gazecie Wyborczej jest artykuł o tym, jak został napadnięty i pobity przez budowlańca przy Energylandii, gdzie Storch robił zdjęcia powstających obiektów, a ekipa, która stawiała te obiekty, bała się, że dokumentuje ich pracę bez odpowiedniego zabezpieczenia i spełnienia norm BHP. Słowem, jest to postać ciekawa, o której jest co poczytać i do której jeszcze w przyszłości będziemy w uniwersum po prostu wracać. Film z leasingu. Jak widać, mamy tutaj próbę zrobienia challenge'a ze słynnym Jupiterem, który wyszedł totalnie drętwo, bo Suchy nawet nie udawał, że się tym dobrze bawi.
A takie rzeczy dobrze się sprzedają, gdy influencer udaje, że nigdy tak świetnie się nie bawił, jak właśnie przy tym challenge'u z obowiązkowo sztucznym uśmiechem przez całą długość nagrania. Jak wiadomo, aby szczyjor zachowywał się w taki sposób, muszą wejść w grę wcześniej białe buteleczki w czerwone koreczki, a obecnie był na etapie powstrzymywania się od nitro. Oczywiście z braku umiejętności znalezienia miejscówki, w której mógłby się wyposażyć w jakiegoś ansera i w dodatku jeszcze znalezienia miejscówki, w której mógłby te materiały budowlane skonsumować. Tamten. Ty, byłeś schudł? A, no to musiałbym 10 kilo schudnąć, nie? No i tu przygotowałem jeszcze coś takiego. Zrobimy taki test. To już dawno chciałem, w maju już chciałem. A jedna kola jest bez cukru, a druga jest z cukrem. I zobaczymy, czy te kole różnią się smakiem. Najpierw dam Wojtkowi spróbować, jak smakuje zero cukru. No tu. Trochę. I zaraz spróbujemy, jak smakuje. Pamiętaj, to jest bez cukru. Z aspartamem. Nie z aspergerem, tylko z aspartamem. Czujesz, że jest taka inna niż... Czujesz to? To jest dla tych, którzy się odchudzają, czyli na przykład dla mnie, nie? Ja nie mogę pić takiej coli z cukrem. To ja teraz po tym poznałem, że to jest cukru, a to jest cukru. Ale po czym? Po naklejce? Tak. No za, właśnie, ale za chwilę schowię naklejki, żebyś nie wiedział. Mi nie kupisz. No i zobacz teraz, żeby było sprawiedliwości zadość, teraz leję z cukrem. Też trochę, bo już Wojtek ma pełny brzuch. Właśnie. Odpiję. Nawet obiadu nie zjadłem. I to cholera. No i teraz jest z cukrem. Różni się, co? Tak. No. Smaku nawet. Ale lepsza jest z cukrem, tylko że jest niezdrowsza, bo ma cukier. Więc teraz ja potajemnie do jednej szklanki naleję cukrem, a na drugiej bez i zobaczymy, czy nasz Wojtek pozna. Tak. Widzowie tutaj pomieszam. O. No ja mam lepszy napój. No bo ty lubisz soki. Ja soki lubię. Czyli na łyka wyjąłem trochę. Tu jest cukru tyle, czyli nie, a tu jest cukru... Okej. Dobrze, to zrobiłem dobrze. I teraz powiedz mi, która kola jest bez cukrola? No już zostaw, Monika zaraz będzie, spokojnie. Nie. Spróbuj. Powiedz nam, który ma aspartam, a którą ma cukier. Czekaj. Mam dobry traf. Szkoda, że losów nie kupiliśmy, ale to... Bez cukru. Na pewno? Sprawdź tak. Tamtą drugą. Z cukrem. To nie zgadłem? No chyba nie zgadłeś. No chyba nie. Cholera jasno. No spróbuj teraz z butelki, która... Czy na pewno? Bo mi się wydaje, że nie zgadłeś, kurde. Z cukrem była ta, a ta była bez. Albo na odwrót. Nie. Bez cukru powiedziałem, a to z cukrem. Tak? Tak. Inny smak, trochę. Powiem ci, że ja już nie czuję różnicy. Fakt. To nieźle bez cukru jest. To powiem wam, że w sumie opłaca się pić kolę bez cukru, bo nie ma takiej dużej różnicy jak kiedyś, bo kiedyś jeba. Aspartamem, jak nie wiem. Ona trochę inny smak, lekko. No minimalnie. Ale spoko, to ja w takim razie będę pił bez cukru, żeby chudnąć, no. Mam z czego, nie? Majora się posłuchał. Ja, to w sumie dobrze wyszło, że odkryłem tą Coca-Colę. Tak? Ni z dupy, ni z okruchy. Elegancko, no. To kolejny temat mamy zamknięty. Ja jeszcze chciałem z Wojtkiem dzisiaj ugotować zupkę chińską z parówkami, żeby mi pokazał, jak się ale to robi. Ale tu nie wyszło. Ale tu nie wyszło, więc... Ale tak dużo materiału jest. Materiału jest bardzo dużo, bo Q&A, czyli pytania i odpowiedzi.
No i to w nocy wieczorkiem wrzucę, bo najpierw wrzucę te krótkie filmiki, jak się poznałeś z widzami. Tutaj o, tu przed blokiem, niedaleko. No to na mój kanał chyba, co? No, na twój kanał. A potem... przecież wiedziały opisać. Nie wiem, w sumie lepiej jakbyś ty wrzucał tytuł. Może zdążymy zanim przyjedzie Monika. Monika. To wrzuć ty opis. Masz dobry pomysł. Ja zawsze w nawiasach piszę, żeby nie było, że tak, że ja wymyślam tytuły fałszywe. A o, albo jak nagrasz, napisz po prostu, to będę mógł zmienić tam, obejrzy i o. Po prostu dobra. Napisz zawias, major i zawias i film. Major ma zawiasy. O, albo major ma zawiasy. I obejrzę, będę mógł sobie później zmienić. Pewno. Obejrzę, jak to jest naprawdę. A to jak będziecie wracać, to Monika ci już pewno wrzuci, włączy ci to w tym. W aucie, już w telefonie. No właśnie. Bardzo dobrze. Przyjechał, bo ty w końcu pozałatwiasz mi zaległe rzeczy, bo ostatnio na lajcie nie wiem, był lajt i nie zdążyłem. Zmęczony był. Dobrze, to. No i mogę wam bardzo dziękuję ogółem, jak to się mówi, że po prostu mogłem coś dla was nagrać. Wiem, że wy ogółem nie lubicie mnie, ale ogółem no, w jakiś sposób lubicie, bo oglądacie mnie i piszecie i wiadomo co. Ale dla wszystkich wspaniałych ogółem widzów, którzy mnie oglądają, wysyłam wam serdeczne pozdrowienia, cię cholera. No, jak będzie śnieg, to jeszcze wracasz tu w góry, bo musisz wytestować swoje nowe ubrania narciarskie, nie? No pewnie, ja mam. Kurde, ole będzie jazda. No, pojedziemy do Wisły, do Szczyrku i będziemy rzucać kusie. O właśnie! A może będzie chciała twoja mysza w jakiś sposób poznać się z moją rodową wiórką kiedyś? No ja mam... W przyszłym tygodniu urlop, więc tego. O, już, kurde, tyle czasu, kurde, przyjeżdżał do mnie, nagrywał cały tak, no, kurde, tyle czasu czekać. No, bo to jest nowy rok, a ja wyczerpałem właśnie na wyjazd do Białego Styku w marcu, w maju i potem lipa z urlopem. No, trzeba było krew oddawać, żeby się spotkać. No, stop, nie? Przyjeżdżać, męczyć się i, o, i słuchać to i tamto. O, a to prawda, że ci Kononowicz dusił w domu. No nie prawda, prawda, ale mi nic z tym... Nie dusił, tylko po prostu agresywnie się zachował. No zachował się agresywnie, ale nie spowodowało to uszczerbku na zdrowiu, nie mam renty z tego powodu, ani emerytury, tylko no wiecie, no to źle był... się zachował. To był czas, kiedy dla materiału byłem w stanie oddać życie, więc... No. A ja też byłem. A Majer też tam był, nie pamiętam, żartuję. Więc wiecie, też parę materiałów z mojej ręki tam stamtąd wyszło, no. Jakieś tam były. Już kanały poszły w dupę sumać, ale... Ale ogółem nie będę mówił. Dobry rok był, no, bo to jeszcze jest ten 2019 rok, parę dni i... No, życzę, będzie 2020 będzie lepszy. 2020, tak. No to mówię, 2, już mówiłem, 0 i 20 będzie lepszy, no. Na pewno, dla każdego. Tutti, tu życzę tu. Wspaniałych a, to jeszcze sukcesów. Widzów, jeszcze będziesz spadał widzom życzenie, nie? Nie wiecie jeszcze, gdzie idziecie na Sylwestra? Jeszcze nie wiecie. A ja może na Mars, może spotkam orbita. No Pilsko. Wykręcimy księżyc trochę. No to... Jurka kiwa głową już. To ja nie wiem, jaki to musiałby być sok. z jakimiś witaminami, no, witaminowy sok. No, witamina A, B, C, T, E, G, H i Otka. Pewno ziemia byłaby płaska, ale to lepsza płaska, bo przynajmniej nie spadniesz. No, o, była okrągła, to bym, nie wiem, sturlałbym się tam, gdzie, nie wiem, gdzie. Do oboka. O, nawet sam uśmiecha się. No powiedz pozytywnie, jest koniec roku. Nie, po prostu sam widzisz, że potrafię rozmawiać. Nie ma takiego czegoś, że krzyczę coś tamtego. Tylko po prostu lubię, no. Po prostu
w jaki sposób działać dla ludzi, żeby widzieli, że po prostu jak trzeba być poważnym, to poważnym, a jak nie, żeby trochę radości dla świata. No, na ten temat to mogę powiedzieć. Ja też cię traktuję jako osobę, która z zawodu jest osobą, która rozwesela ludzi. No. Tak to trzeba nazwać, rozweselacz jesteś. Jesteś gaz, jak gaz, kurde, wyleciałoby to słowo. No gaz rozweselający ogólnie, jak siadasz u dentysty, to ci nakładają taką maskę i z rurki leci majer, i już cię nie boli. Mogą ci borować. No. Także majer to jest gaz rozweselający w dzisiejszych trudnych czasach. No i dziękujemy, że możecie oglądać majera. No, dzięki. I żółwik. Nadmienić tu warto, że Sławek swego czasu prowadził swój kanał, na którym szukał na różny sposób kontentu, tematyki, którym mógłby przyciągnąć uwagę widzów. Przyciągał tylko hejt związany z agresywnym rozszerzaniem swoich wpływów na szkolnej, a dodatkowo YouTube odrzucał mu monetyzację kanału, co doprowadziło go po prostu do zwątpienia w możliwość rozwinięcia własnego kanału z autorskimi materiałami, nawet przy wykorzystaniu przecież starego, dobrze rozwiniętego kanału 00Jora. Finalnie i tak darował sobie nagrywanie i zaczął zajmować się zmonopolizowaną szkolną, szkolniakami, ich kanałami, znajomościami i zachciankami zawodowo, pełnoetatowo, jeżeli można tak to nazwać. Około 20 grudnia Krzysiu awanturuje się z listonoszem, bo nie chce otrzymywać spamu do skrzynki pocztowej, więc próbuje wcisnąć ulotki listonoszowi z powrotem. Co prawda listonosz twierdzi, że to nie on je tutaj wciskał, no i panowie tak trochę komicznie, a trochę z napięciem się przerzucają tymi ulotkami. Przepraszam bardzo. A, listonosz, przepraszam, listonosz. Tylko listonosz nie wiemy. Idę po listy, zabrać listonosza. O! Ja ci zaraz sam. Zobaczę, co? Aha, to łobuz. To twoje, nie moje. O, żeby było wiadomo do kogo. A gdzie mnie świecie szarasz? A tu. A gdzie mnie świecie? To zaraz ja z powrotem. A co to, ja jakiś śmiecik? A ja to kurwa śmiecik. A co? Bierzesz ze skrzynek to co? Nie jest pocztą? Ładam, nie biorę. To to moje? A to moje? No to ja to przynosiłem. A to ja przynosiłem? A to się ja nie przynosiłem, człowieku. A ja też ci nie przynosiłem. A to ulotki właśnie. Ja właśnie, ja też ulotki nie roznoszę. No. To trzeba zacząć, teraz masz ulotki, możesz nosić. Wypieczę później te ulotki. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.